Czego ty, szofer, chcesz? Dawaj, wyjdź do mnie. Ale po co? No porozmawiać o filmach, o wszystkim. No wróciłeś z tej Warszawy pieprzonej, no to dawaj, zejdź tutaj, pogadajmy, nagrajmy jakieś... Stary, nie było cię tu... Mi się już nudzi, wyrzucili mnie z pracy. Z jakiej pracy? Pójdź do hamburgera i wielkie halo, że ja zły pracownik jestem. Ale z jakiej pracy cię wyrzucili? No z Maka. W Maku pracowałeś? No dwa dni. I czy za to cię wyrzucili jeszcze raz? No bo naplułem jakiemuś frajerowi do żarcia. No bo nie, ja nie mogę pracować. Dobra, czekaj, zejdę. Ja się tego nie nadaje. Czekaj, zejdę. Zejdź tutaj, pogadamy o kwestii finansowej i wiesz. Co jest? Podsłuchiwaliście? Nie, my ten, zaraz tylko tutaj sprawdzamy. Nie, może trochę? Wyglądać. Chyba nie weźmiesz tego frajera na kanał. W sensie, o kim mówisz? A o kim mówię? A kto stoi pod domem? O szoferze, Boże! A o kim ja... A dlaczego frajera? A dlaczego frajera? No, ale co, on tak nagle sobie przychodzi, że to, na co on liczy, że na kanał, bo wróciliśmy bo co? Bo wróciłem, tak? A po co on mi jest potrzebny? Do czego on mi jest w ogóle potrzebny? Sorry, ja nawet nie zacząłem z nim rozmowy, a wy już mówicie, że jest frajerem. Ale chcesz już prowadzić z nim dalszą rozmowę, no bo jesteś, no, jesteś jaki jesteś. Współpracować. Współpracować! Ty też jesteś z nimi, co? Czy moim zdaniem to widzowie powinien zadecydować, ja tak go nie znam szczerze. Okej, po co on jest? Nie chciał z nami jechać, odmówił na początku. Wywalił się na nas. Całkowicie się na nas wywalił, przepraszam bardzo. Nie chciał z nami rozmawiać, nie mieliśmy z nim żadnego kontaktu. Żadnego. Nagle on przychodzi, bo się dowiedział, że jesteśmy i on wraca. I chce z nami uczestniczyć na kanale i chce z tobą rozmawiać. To jak chcesz, to z nim porozmawiaj, ja z nim nie będę rozmawiać. Nikt nie będzie z nim rozmawiał. Można na porządku, ale on nas zostawi. Znaczy nie, że każdy jest w porządku. Ale to nawet nie zna. No właśnie dlatego nie, mówię, że wydaje się tak stworzyć taki w porządku, ale można po prostu... Ale można odcinek z nim nagrać, tak? Można odcinek z nim nagrać. Nie, to już będzie chore. Na czemu? Dobra, ja idę z nim pogadać normalnie. Nie. Ale dochodzisz do mnie? No wyjdę. Tak. O czym chcesz porozmawiać? No jak to o czym? O filmach, o przyszłości. Nagrywamy filmy. Stary... Co? No dawno was nie było, no to trzeba coś nagrać. Potrzebujecie świeżej krwi, tamte lamusy, no nie ukrywajmy, już się przejadły trochę. Nie, masz jakiego, jakąś teraz widziałem, różowe włosy ma na filmach, nie? Viola. No, różowe włosy. No mamy. Wersów po roku w Rosji, Young Multi po cugu narkotykowym. Jeszcze gościu, który dalej chyba mnie udaje, bo widzę, że ma niebieskie włosy. No to jest nienormalne, no, kogo ty w ogóle masz tutaj w tym domu? Stary, nie było ci 3 miesiące, przychodzisz... No, do was nie było 3 miesiące, ja byłem cały czas na miejscu. Co ale czemu z nami nie pojechałeś? Bo to było bez sensu. Widzisz, teraz wywróciliście tutaj, jest git. I co, bo uważasz, że nic się nie stało, tak? Mieliście być tam ile lat? Ileś tam mieliście być tam w Warszawie, nie? No mieliśmy, no. No i wróciliście i tak. Ja to przewidziałem po prostu, chłopie. Stary, ja nie wiem, czy ja mam z tobą o czym rozmawiać. Wyzywasz wszystkich tutaj. Ja nie wyzywam wszystkich, tylko ci mówię fakty. Nie, to nie są fakty, stary. To są fakty. Stary, to nie są fakty. Stary, to nie są fakty. Nie było, nie, no. Nie było cię 3 miechy. 4. No 4 miesiące. Ale to ile razy mam ci powtarzać? To was nie było 4 miesiące, czy tam 3, czy ile, Bóg wie ile. To was nie było, to wy wyjechaliście do Warszawy, bo myśleliście, że o, będzie super, będziemy mieli chatę. A mieliście chatę z wielkim echo, mieliście chatę nie wiadomo jaką, ale tak naprawdę to był nic. Tak czy siak wróciliście tutaj. Koło i tak się zapętliło w tym oto miejscu. I ja o tym wiedziałem od początku, dlatego nie chciałem marnować swojego czasu po to, by jechać do jakiejś Warszawy. Dobrze. Wiedziałem, że czym prędzej czy później to wrócić. Wejdź, porozmawiamy na spokojnie. Kawy, herbaty. Nie, ale ciasto są ważne. Serio? Puściłeś tego śmiecia? Wiesz, że jesteś śmieciem? Zostawiłeś nas, jeszcze masz czelność przychodzić, bo nagle sobie to był jeden z powodów, dlaczego nie pojechałem do Warszawy. Bo w Warszawie ludzie stają się jakimiś bucami. I widzisz ją? Widzisz to coś? Siema. Siema, no. No, jedyny się przywitał. A czemu nie? Co? Ale ty nas zostawiłeś. Nie zostawiłem was, to ty wyjechaliście. Ale miałeś możliwość pojechać z nami, bo jesteś w Szczecinie, przepraszam bardzo. Bezczelnie. Już mu tłumaczyłem milion razy, że to wy opuściliście Szczecin. Ale ja was nie zostawiłem, tylko wy zostawiliście to miejsce. Z nami. Prosiliśmy cię, a ty wolałeś sobie tutaj. Musisz jeszcze pójść do nie wiadomo kogo nagrywać. Ja mam jej to wytłumaczyć, czy ty jej to powiesz, o co chodzi. Bo mi się nie chce gadać, już ile razy chcę powiedzieć. Stary, ja rozumiem... To fałszywe, że ty teraz przychodzisz i chcesz wrócić na gaz. Weź, cicho. Uspokójmy się. Dobra, ej. Dola, uspokój. Bezczelny jest. Chodź, uspokój, chodź. Chodź, 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 chodź. Jaka dzicz, jaka dzicz. Widzisz, jaką ty dzicz wychowujesz? Tak nie może być, bo ona zostawił, a teraz bezczelnie jakiś szczur. Ty tutaj wróci. No nienormalne, nienormalne. Nie chcę mi się nawet tego komentować. Nie mogę na niego patrzeć po prostu. Żygać mi się chce na ciebie. Okay. A ty, znowu jak tam? Zwykle, każdego przyjmujesz. Ale co ja mam ci powiedzieć? No nie wiem, no. Co ja mam ci powiedzieć? Chcesz wrócić? Możesz ją uciszyć, nie wiem, volume na minimum. Chcesz wrócić, tak? Jak rozumiem. No tak, no, to nagrywać filmy, coś porobić, jak, nie? Bo nie ma gdyby celu, nigdy nie ma nic, jakby celu w sumie, nie? No to fajny znikł.
albo fame muzyk. Nie każdy ma cel. Dobrze, Viola, idź już do góry, tak? Ja chcę porozmawiać na spotkaniu. Nie, życiu to fame. Viola. No właśnie widać po tobie. No nie, nie widać. Ale on przychodzi spokojnie, chce z nami porozmawiać, tak? No tak, no ja zacząłem spokojnie, a to ty tutaj wbiłaś i krzyczysz i drzesz się jak, nie wiem, jakaś lampucera. Jeżeli jesteś nowy, taki sam czerwony przycisk, jaki widzisz na moim paluszku, zostaw tam na dole i dołącz do naszego kanału, bo niewiele brakuje nam do miliona subskrypcji. Mam nadzieję, że ty, tak dokładnie, ty pomożesz nam wbić te milion subskrypcji. Widzicie, jaka jest sytuacja na dole, widzicie, jakie jest nastawienie Drydziarza i Wiolki. Jest ogólnie burda. Szofer też nie zachowuje się w porządku. Mimo wszystko nie został wyrzucony z kanału, więc nadal częścią tego kanału jest, tworzył z nami ten kanał. Tak naprawdę od początku sytuacja wyglądała tak, jak wyglądała. No po prostu rozeszły się nasze drogi, gdy wyjechaliśmy do Warszawy. Ja rozumiem go też po części, rozumiem też po części Wiolę, ale mimo wszystko jego zachowanie jest po prostu negatywne w stosunku do nas, więc wydaje mi się, że ja jako dobry człowiek, a przynajmniej takim staram się być, powinienem dać mu szansę, ale nie tak łatwo. Wydaje mi się, że najlogiczniejszym rozwiązaniem będą tutaj jakieś hardkorowe wyzwania, żeby mógł do nas z powrotem wrócić, bo wydaje mi się, że też potrzebowaliście szofera. No mimo wszystko był częścią tego kanału i nadal częścią tego kanału jest, także wydaje mi się, że powinien tutaj zostać, ale nie może to być takie łatwe, bo jego zachowanie jest negatywne po prostu. I wydaje mi się, że powinien tu również przeprosić, że nas zostawił i dopiero potem możemy zacząć jakiejkolwiek rozmowy na dalszym pułapie. Także zejdziemy do niego, porozmawiamy na spokojnie i po prostu postaramy się rozwiązać tę sytuację. Słuchaj, podjąłem decyzję. Wiesz, jaką decyzję? No wiem, przyjmujesz mnie, to jest logiczne. Tak, przyjmę cię na kanał, ale są dwa warunki. No. Pierwsze, przepraszam za zaistniałą sytuację, mnie i widzów. Ciebie nie przepraszam, nie mam za co cię przeprosić, ale no... Stary, no zostawiłeś nas, tak? Nie. No Nie, szofer, ty nas zostawiłeś, miałeś pokój swój. Ale jak to możliwe, jak to możliwe, że ja was mogłem zostawić, jeżeli to wy wyjechaliście? Jeżeli ty zostawisz psa w domu, jeżeli pies zostanie w domu, ty se wyjedziesz, to on cię zostawił, czy ty go? Stary... Czego ty nie rozumiesz? No czego? Stary, ale ty nie jesteś psem. Ty w jakiejś bańce mydlanej żyjesz. Stary, prosiłem tylko, żebyś mnie przeprosił, tak? A robisz niepotrzebną... Ale ja cię nie widzów, mogę przeprosić za to, że mnie nie było na kanale. Przepraszam, widzowie, ale to nie moja do końca wina, bo nie mogłem sobie pozwolić na to. Odejdźcie, jestem w trakcie monologu. Nie chciałbym z wami teraz rozmawiać, bo jesteście jacyś... Dobrze. Drugie, jeżeli mnie nie przeprosisz, to nie dołączysz na ten kanał, ale drugie, wyzwania. Musisz zrobić wyzwania, hardkorowe wyzwania. Hardkorowe wyzwania, no. Jeżeli nie zrobisz hardkorowych wyzwań, nie dojdziesz na kanał. No, i po co takie miny głupie robisz? Ja nie rozumiem. Chcecie być na kanale, wystarczy, że zrobicie wyzwania. Nieważne, czy zabiliście matkę, kota, dziadka. Ale czy on zrobiłem jest... jakąś ale matkę, on... wyzwania, jesteście na kanale, każdy może przyjść. Drydziarz, on aż tak dużo nie zrobił nam złego. Ja nic złego wam nie zrobiłem i o to chodzi, to jest najlepsze, ale nic złego wam nie zrobiłem. Pójdziemy na miasto, będzie fajnie, zabawa, ale co wy za wyzwania chcecie? Dobra, skończmy tę rozmowę, to nie ma sensu. Po prostu nagrywajmy filmy, wiecie doskonale, że... No już mówię, chciałbym tak? Mieć dobry odcinek. Nie. Jeżeli nie zrobisz wyzwań, nie ma nawet opcji, że dołączysz na kanał. Fajny odcinek się nagra. Wyzwania, hardkorowe wyzwania, ja zaraz wymyślę. Hardkorowe wyzwania, hardkorowy koksu. No nie no, gościu, weź spieprzaj, no. Idziemy na spontanie na miasto i porobimy. Nie, ale nie będę... Odzywam się do tego kamerzysty, który jest po prostu w bańce mydlanej. Dobrze, ja muszę z nimi porozmawiać. Normalnego człowieka, którego znałem rok temu. Aha. Nie odzywam się do niego, tylko do tego drugiego, który wrócił właśnie z Warszawy i mu odjebało. No dobra, musimy tutaj podjąć wszyscy kroki, decyzje. Moim zdaniem jego zachowanie nie jest w porządku. Ja go tak średnio chcę na kanale, ale wydaje mi się, że wszyscy powinniśmy tutaj podjąć decyzję. Ja uważam, że jeżeli mnie przeprosi, to może wrócić na kanał. No dobra, no ale to jest sam na nie. Aha, no dobra, no ale nie posłuchaliśmy Adama. Wrócić na kanał, w sumie jest taki neutralny. No. Wydaje się w porządku. Ale co go nie zdarza, on się tak samo wydaje. Nic mi nie zrobił tak naprawdę. No osobiście nic on nie zrobił. Nic mi osobiście nie zrobił, ale jestem do tego jakby pozytywnie nastawiony, ale wyzwania może zrobić. Fajny odcinek będzie, na pewno będzie. Wyzwania może zrobić. Oczywiście, to odcinek, tak. Czyli nie jesteś negatywny, jesteś neutralny, jeżeli zrobi wyzwania? Ale tak, niech może je zrobić. Ja uważam, że jeżeli mnie przeprosi. Zostawił nas. Co ci to? Sobie z piatka na kwiatek. Wypierdziela do Mareczka, jak tam mu tak dobrze, jak nie chciał z nami jechać, przepraszam bardzo. No a tak? To jest drugorzędna sprawa. No słuchaj, to jest taki wiesz, no, ale chłopak też to robi z pasji, nagrywa, więc może chciał dalej tego nie robić. Nie, jak robił to z pasji, to po pierwsze by pojechał dla tej pasji z nami do Warszawy. By z nami nagrywał. Tak, z nami by nagrywał. A zachował się. Dobrze, róbmy głosowanie. Ja jestem za tym, ale musimy przeprosić, ty jesteś po prostu... No niech przeprosi, okej, okay. Niech chodzisz przeprosić. Ja jestem za wyzwaniami, żeby zrobił wyzwania, nie obchodzi mnie jego istnienie. A potem, żeby miał... Wpaść na kanał, tak? Jeżeli nie, to już jest jego decyzja, a to, że on jest głupi, to ja jestem, nie. Dobra, czyli wychodzi, że albo musi zrobić wyzwanie, albo musi przeprosić. Albo w ogóle, żeby nie przychodził. No czego ty nie rozumiesz? No to jest takie... Nie? Tak.
A tu, okej. Wiesz, dlaczego w ogóle? Wiesz, tam twoja dziewczyna jest. Sama jest. Co z tego, że jest? Nie może sobie siedzieć, czy co? Nie, nie o to chodzi. O co chodzi? Wiecie, że on coś wam tam grzebał, nie? Siema. Ale co, dlaczego ty siedzisz na kompie w ogóle? No dobra, wyłącz tą muzykę. Co? Wyłącz tą muzykę. Słuchaj, podjęliśmy decyzję. Masz dwa wyjścia. Możesz albo przeprosić, albo zrobić wyzwania. Ty też masz dwa wyjścia, tak w sumie. Wiesz jakie? Nie rozumiem. Albo przyjmujesz mnie na kanał, albo płyta trochę przedwcześnie wyjdzie i fani będą mogli sobie ją posłuchać. Cześć. Czemu na Dropboxie? Ale że co? Jeszcze raz, jaka płyta? Zostawiliście całą płytę, można było sobie pobrać, no to sobie ściągnąłem. No bo to jest nasz komputer jakby, nie? Proszę bardzo, czy nie mówiłam, że on jest fałszywcem? Ale frajer. Nie fałszywcem. No jesteś frajerem, no i pokazujesz na kamerach. Nie, nie jestem frajerem. W tym momencie. Ale dlaczego ty pobrałeś nasze pliki? A wiesz, że to jest karalne. A wiesz, ale co jest karalne? To, że sobie pobrałem rzecz, która sobie taką... Wiesz, to i tak jest na chmurze, ale ty jesteś tempa. To, że ty na pendrive'a byś sobie to ściągnęła i byś sobie to trzymała, już nie powiem gdzie, to wiesz... No ale ty jesteś tak zwany przybiegu, no dobra, jestem. Nie, do tego może mogę wam nawet dać telefon i tak tego. I co, i uważasz, że tak po prostu... Google Drive'ach, Dropboxach i nie tam mam, no. A do mamy też wysłałeś? Tak, no, do twojej. Do mojej, że fajny numer? No, no. Dobra, słuchaj. No to nie wypuścimy go stąd, dopóki... No, dobra, usuwaj to. Czemu mam to usunąć? Usuwaj to, nie, usuwaj to. Nie, ale co, nie mogę mieć stąd? Nie mogę mieć waszych piosenek? No dobra, chłopie. Ale nie, inaczej, bo ty nie będziesz miał to dla siebie, tylko zrobisz to tak, żeby nam zaspoilerować płyty i my będziemy mieli problem. No i co? No i co? No i właśnie to. Ja zmieniłem zdanie. Zmieniłeś już zdanie? Mamy mały konflikt. Jaki kupa konflikt? Ty masz konflikt? Jaki masz? Usuwaj to, bo serio to zgłoszę, nie? Ale co chcesz zgłosić? No to, że masz moją płytę. To jest kradzież intelektualna w tym momencie. Masz to chyba usunąć, czaisz? Czy nie? No nie usunę, no. Czaisz? Nie. Nie, żeby mnie ostrzegała, nie żeby mnie mówiła. Ty masz, wiesz co, może ci tak dobrze. Dobra, ale co wam, nie wiem, no nie co to zmieni, to. No co? No zmieni dużo, no. Mówiłam. No nie zmieni, no. Fani będą szczęśliwi. Będziecie mieli większy respekt. Dobrze wiesz, jak to działa, funkcjonuje i dobrze wiesz, że takim zachowaniem robisz nam podgórkę, no. Ale czy ja nie mówiłam, ja jeszcze, pod górkę? Ale ja jeszcze nic nie udostępniłem. Czy ja coś jeszcze udostępniłem? No tak, tylko go przyjmij na kanał, to nie udostępnij. No tak, taki szantaż tutaj masz. Szantaż? To jest taki ciekawe, czy pójdzie. Zadowolony jesteś? O, idziecie już plotkować. O, ja nie idę plotkować, nie mam zamiaru. No cóż, Wiolka, no co ja mogę ci powiedzieć? No miałaś rację, no on jest jaki jest, chyba wszyscy o tym wiemy. W każdym razie, no trzeba jakoś rozwiązać sytuację. Dobra, gdzie jest dredziarz w ogóle? Na dole. I dobrze, że go pilnuje. Słuchaj, on ma kontakt z kimś, kogo znamy, w sensie szofer, jakieś dobre relacje z kimś, a kogo znamy? Z kim ma? No nie wiem. Z Jaszczurem. Z Jaszczurem ma dobre relacje. Słuchaj. No tak, to przecież zagrywał z nim, no hello. No bo ta płyta nie może wyjść do neta. Ja w sensie... Ale zobacz, zobacz jaka to jest podła gnida. Wystarczy, żeby przeprosił i nie byłoby żadnego problemu. To szuka problemów na siłę. Ale ja ci powiedziałam, nie wpuszczaj go. Bez wszystkim nie mam racji. Słuchaj, on sobie poleciał do Mareczka. I ty myślałeś, że on ale przyjdzie, żeby szansę. Mieć... Skąd mogliśmy wiedzieć, że on się tak zachowa? Ale im się nie daje szans. Od razu widać po człowieku. Przecież tak mówisz, że... Ty pstryknięcie palcem i wiesz, jaki już jest człowiek. No właśnie widać. Dobra, dzwoń do Jaszczura. Niech Jaszczur go przekona, żeby... Ale ja, ty zadzwonisz, bo ja dobra, nie rozmawiam. Okay, zadzwonię do Jaszczura i powiem, że przyjechał i pogadał. Chodź, że takie coś to powiem. Ale wiesz co, ale oni nie są... Słuchaj, ale oni są przyjaciółmi. Na pewno chcesz to robić, bo ja czuję, że to nie wypali. W sensie, nie są przyjaciółmi, no ale Jaszczurowi zależy na wyświetleniach jednak. No, ma swój kanał. Wpadnie, Jaszczur, na pewno. No wpaść, wpadnie, ale ciekawe, czy będzie po naszej stronie, czy swojego przyjaciela. Dzwoń do niego. Dobrze, że jesteś, Jaszczur. Tak na mnie wyskakuje. Chodź, 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 chodź. No bo bardzo pilna sprawa jest. Słuchaj, szofer siedzi na dole. Ty jesteś kolegą z szoferem, tak? No tak, chodzimy na furki w ogóle. No i co? Słuchaj, potrzebuję twojej pomocy. No. Co ty się tak obzylizujesz? No było ciasko, ja tam, a co? Dobra, nieważne. Słuchaj, dobra, słuchaj, tak. Jaszczur, Wiolka cię o wszystkim powiedziała? Tak, gówno mi powiedziała. Za każdym razem się pytam, po co mam przyjechać, co nagrywamy, ona mi nic nie mówi. Nic nie nagrywamy dziś. Znaczy, nagrywamy, nieważne. Nie nagrywamy. No dobrze, no nagrywamy. Nieważne, Jaszczur, słuchaj. Szofer ma wszystkie moje piosenki zgrane na dysk i chcę to opublikować, tak, i chcę to opublikować do internetu i mi grozi. Pomożesz mi? Ale jak ja mam ci pomóc, że co? No, żeby mu to usunąć, czy coś? Co mam go przytrzymać, czy co? Wiesz, jest tu, tak? No tak, no ale ma to na dysku, no to co? Jak mu spuścimy? Porozmawiać, czy o co ci chodzi? No porozmawiać, jak kolega, przyjaciel, no nie wiem, jesteś jego przyjacielem, kolegą. No dobra, ja co ja z tego będę miał? Co ty z tego będziesz mieć? No. A to zawsze musisz coś z tego mieć? No nie wiem, no dobra, no mogę iść, ale to jest to. Idziesz czy nie idziesz? Właśnie nie pójdę, dopóki nie powiesz, co dostanę. Czyli co, chcesz coś dostać? No, fajnie by było. Dasz mi coś fajnego? Za to? Co chcesz? A ja co mogę chcieć? Pieniądza. Ile? Dwie słówki, bo lubię cię. Po taniości, git?
Git. A paliwko będzie na drifty, tak? No dobra, to idę. Komu ty chcesz na złość zrobić? Ale... Sobie czy mi? Masz to usunąć od razu. Co ty za głupoty odwalasz, ty? Najlepiej teraz. Jakie ty pliki chcesz do neta? Po co? Ale ja nie chcę tego zrobić, ale, nie chcesz, ale nie mam po prostu chcesz. Swoje warunki, tak? Ty masz warunki? Ja nie masz żadnych warunków. Nie, no bo oni chcą mnie ośmieszać, żebym robił jakieś wyzwania. Co ma bym przepraszał za nic? Jak za nic? No w sumie, no poszedłeś gdzie indziej, tak? Gdzie dobra, nieważne, usuwaj te pliki, człowieku. Nie byłem u Marka. Co ty robisz? Chciałem. Ale co, ja nie mogę do Marka pójść na jakiś film, bo jest moim kolegą? Ale pliki. Że to było koleżeństwo. Pliki, usuń po prostu pliki, w dupie to mamy, usuń te pliki. Ale teraz ale to chamsko się chyba zachowujesz, tak? No on ogólnie, odkąd tu przyszedł jest chamski. To jest taki trochę szantaż, nie? Trochę szantaż, no może no weź szantaż, ale ty sam często szantażujesz ich, więc co ty tam nie gadasz? Ja szantażuję cię, cały czas ich szantażujesz, ja nigdy w życiu tego nie robiłem, po prostu... Dobra, po prostu nie będę was przepraszał, no. Za coś, czego nie zrobiłem. Usuń, to po prostu usuń i jest po sprawie. Ale co? Nic nie usunę. Ja nie mam zamiaru się z nim użerać. Może pogadajcie na osobności. Chodź, ja nie chcę się z nim użerać. Albo siedź, to wyjdźcie. Co? Ustaliłeś coś? No powiem, że on chce 50 koła. Że słucham? Powiedział, że chce 50 koła i wtedy nie wrzuci. Także, no nie wiem. Słucham? Jak chcesz. No bo wiesz, będzie niby problem z głowy, no ale jednak 50 koła to 50 koła. To tam, no ty decyduj, tak? No ja nie wiem, nic więcej nie mogłem z nim ugadać. Nie chcę zejść niżej. Ale co ja? To szofer, przecież nie ja. Coś powiedział, ale nie chcę tak na kamerach. Dobra. Miałeś z nim załatwić, a dajesz propozycję nie do zrealizowania. Rozmawiałem z nim długo i powiedziałem, że... To jest twoje... Jeszcze powiedz mi, że jeszcze się podzielicie tym pieniędzmi, jakby mieli je dostać. Dlaczego mielibyśmy się podzielić? Przecież jemu, tak? Powiedz, że się jeszcze podzielicie. No nie podzielicie. No mówię ci, co mi powiedział. No powiedział, że jak 50 koła dasz, to on tego nie wrzuca. No, co stary, wiesz, ile to jest 50 tysięcy złotych? No ale co ja mam ci powiedzieć? Dla ciebie to dużo jest. No to tak. Jest sprawa, ale ja mu też nie ufam. Ja tamtemu nie ufam, temu też nie ufam. A dlaczego mi? Ale po co ja bym miał niby? Po co mi? Nie wiem, w ogóle nie wiem, po co go wzięliście, żeby on z nim rozmawiał. Dość, że nic nie załatwił, to jeszcze z nim razem kręci. Do nas 50 tysięcy do nas wyskakuje z taką sumą 4 tysięcy. No ale to on taką sumę wymyśliłem, przecież nie ja. No to co to mi do mnie zależy? Dobra, przez. No ja nie wiem, co mam ci powiedzieć. No tak powiedział i nie wiem, no zrób z tym, co uważasz, tak? Zrób z tym, co uważasz, no a co uważasz? No ale co ja mogę uważać, że co, wypłacą 50 tysięcy złotych, bo tu chcę chyba... No właśnie, no. Dobrze dreziarz pokazuje, dobrze no, ale to co ja, no ty więcej się nie mówi, że nie zejdzie niżej i że no albo wrzuca, albo 50 koła. No to co ja mam zrobić, no? Co ja mogę zrobić? No i co? No co, no chyba wszystko ci przekazał. No przekazał mi, ale twoja propozycja... Dobra, nie gadaj. Tylko tak, 50 koła na stół, albo jestem na kanale, ale za to musisz mnie przeprosić, kurwo, rozumiesz? Chcę przeprosiny za twoje zachowanie, za jego zachowanie, za tamte idiotki zachowanie i za tamtego niebieskiego, kurwa, co udaje mnie cały czas. Bo to jest... Ty jesteś niepoważny, nie? To wy jesteście niepoważni. Ja tu przyszedłem z miłą aparycją, czy jak... Z miłą aparycją, żeby nas okraść, tak? Nie okraść, nie okradłem nikogo. Ty jak, typie, grozisz, że sprzedasz te rzeczy na czarnym rynku, naszą płytę i mówisz, rynku, że... Na czarnym rynku, ale ty to w taki sposób mówisz tym przed tą kamerą, żeby ludzie myśleli, że nie wiadomo co. A ja tylko ściągnąłem sobie płytę i tylko ci powiedziałem, że jest taka możliwość, że mogę ją udostępnić, przypadkowo kliknę, guziczek, udostępnij, k***a. Więc się zgódź na te 50 koła, albo kanał. Kończymy. No nie wiem, chcecie mieć z głowy. Dobra, cicho. Oskar, co się stało? Cicho. I ty mówisz, że to Warszawa zmienia ludzi, tak? Co się stało? Nie no, trochę mnie poddenerwowaliście, ale dobra. Dobra, dobra, trzeba go wyjechać z chaty, nie? Żebym ja cię zaraz nie wyjechał. No. No i co z tego? Albo jako nie wiem, pliki, no ma pliki, no co? Pliki, dobra. Musisz je zgrać, no. No już zgrałem je, już je zgrałem. Tak, no i musisz się usunąć teraz. Mogę wam z komputera usunąć, czekaj. Czemu? Mamy zapisane, także spokojnie możesz sobie pousuwać, co tam chcesz. Cokolwiek tutaj zrobił na tym komputerze, mamy pliki, mamy dostęp do wszystkiego. No to... Dobrze, że nie macie dostępu do moich plików, które ja sobie zgrałem, no bo mogę, wiesz, no, kliki. Tak. Wiesz, o co chodzi. No dobra, no to decyzja, no szybko, bo nie mam też czasu. Muszę iść na zakupy, do Biedronki i w ogóle, nie? Ale poduj, knuj, powiem wam, obrzydliwy jest, szofer jest naprawdę obrzydliwy. Nie mogę go wyrzucić z kanału. Najchętniej bym to zrobił, wziąłbym go
go za fraki wypieprzył, ale jak go wypieprzę, to publikuje po prostu płytę w internet, także no będzie musiał z nami zostać. Jedynie jego obrzydzenie. Powiem wam tak, czy przyspieszę po prostu produkcję tej płyty, no bo inaczej tego nie widzę po prostu. Trzeba przyspieszyć i wypuścić tą płytę jak najszybciej, żeby jak najszybciej się tego gnoja pozbyć z kanału. Dopóki płyta nie jest opublikowana, dopóty on na kanale musi być, niestety. Czuję obrzydzenie, no co mam wam powiedzieć, no. Nie mogę go wyrzucić. Wiem, że teraz na pewno go już nie chcecie na kanale, ale niestety będzie musiał zostać, także... Cóż, widzimy się w następnym odcinku, nie wiem, jest źle, jest naprawdę źle. Do zobaczenia Państwu.